Mili państwo, spieszę z życzeniami smacznego w Międzynarodowym Dniu Zagrychy, który światowa społeczność zakąszająca wyznaczyła sobie na 16 sierpnia właśnie. A problem jest niebyle jaki, bo ostatecznie Zagrycha zabezpiecza nas przed nagłym i niekontrolowanym wydostaniem się na wolność tego, co z takim poświęceniem właśnie wypiliśmy. W kwestii zaś tego, co jest najbardziej skuteczną zagrychą, panuje ogromna rozpiętość poglądów. Większość uczonych jest zdania, że najlepszą zagrychą, co stwierdzono po kilku tysiącach lat doświadczeń, najlepszą ciągle pozostaje ogórek, kiszony. Inni znawcy dodają, że także serfeta. Sałata z rzodkiewkami, z papryką, pieczarki w occie, cebula krojona w plasterki z musztardą, chrzan tarty bez dodatków, ewentualnie ze śmietaną, koncentrat pomidorowy, papryka marynowana, śledzik w oleju, kilka plasterków żółtego sera i winogrona. Połeć boczku takoż pieczonego, kaszanka smażona, a na koniec znowu. Ogórek. Tylko czy ogórkiem wypada zagryzać na przykład wykwintne wina No nie wiem, nie wiem. W każdym razie znawcy przedmiotu puentują rozważania tym, iż ważniejsza od zagrychy jest tak zwana przedgrycha, czyli przygotowanie naszego systemu trawiennego na ewentualny szok, jaki za chwilę nastąpi. A najlepszy do roli przedgrychy jest oczywiście gorący rosół, Smacznego. Ciągle wakacje spieszymy z poradami, które się nie starzeją. Mieści je książeczka Ireny Gumowskiej pod tytułem ABC Dobrego Wychowania Warszawa 1969 i tak: Przecieranie butów serwetką obrusem lub firanką, rysowanie podłogi ciężkimi pakami, krojenie chleba na obrusie, wypalanie papierosem dziur w bieliznie, stołowej czy pościelowej, zatykanie umywalni, ślady pijaństwa, palenia uczt różnorakich, oto grzechy główne ludzi dzikich. I dalej. Nie należy spoufalać się z personelem hotelu czy pensjonatu. Dodajmy od Ciebie nie spoufalajmy się Zwłaszcza wtedy, gdy personel wnosi pretensje, na przykład z powodu dziur wypalonych papierosem w Firance. Z historii pamiętamy, że to właśnie 16 sierpnia 1963 roku na finał festiwalu w Sopocie wystąpiła piosenkarka radziecka Tatiana Miansarowa. Główna laureatka wpadła w taki szał radości, że po koncercie drogę od Sopockiego Amfiteatru do Grand Hotelu, a jest to spory kawałek, Pokonała pieszo, a jeżeli po drodze stał jakiś samochód, to koniecznie Tatiana musiała przejść po dachu tego samochodu. No, szkody pokryło biuro festiwalowe. Ale wcześniej, na koncercie, Tatiana zaśpiewała piosenkę, której pierwsze takty z łatwością rozpozna starsze pokolenie słuchaczy. Refren brzmiał, Pust się da budiet słońce, Pust się da budiet nieba, Pust się da budiet mama, Pust się da budu. Ja przepraszam, że fałszuję. A to wszystko doskonale pamięta ówczesny czterolatek Wiesław Kot.